Witajcie, z tej strony Krzysiek, nadaję do Was z Jak Lepiej Żyć i dzisiaj być może Was zaskoczę, ponieważ opowiem o tym, że geny wcale nie determinują naszego życia i że najnowsze, a także starsze badania pokazują wręcz coś całkiem przeciwnego. To kolejny bardzo ciekawy temat, więc zapraszam. Dla wielu z nas świat nauki był lub wciąż jest swojego rodzaju pewnikiem. Czyli jeśli naukowcy coś stwierdzą, to znaczy, że tak jest, bo przecież tak tęgie głowy oraz ich doświadczenia nie mogą się mylić. A jednak rzeczywistość jest tak skomplikowana, zaskakująca i nieprzewidywalna, że jak powiedział Isaac Newton, to co wiemy to tylko kropelka, czego nie wiemy to cały ocean. I miał rację. Bo raz po raz okazuje się, że rozwój nauki, techniki oraz wiedzy sprawia, iż odkrywamy coraz więcej, a te odkrycia często podważają to, co wcześniej uznawaliśmy za pewnik. Jak choćby fizyka kwantowa, która mocno miesza nie tylko w tradycyjnej fizyce, tej newtonowskiej, ale też w całym postrzeganiu świata przez ludzi. A kolejną gałęzią nauki, która podobnie miesza tylko w naszych przekonaniach na temat genów, jest epigenetyka. I dzisiaj na tym chcę się skupić, choć pewnie nie obejdzie się bez odwołań również do innych tematów, no bo im więcej wiemy, tym bardziej okazuje się, że wszystko jest jakoś ze sobą powiązane. No to do rzeczy. Większość z nas, głównie dzięki edukacji oraz naukowcom, jest przekonana, że geny kontrolują bardzo wiele cech czy aspektów naszego życia. Że jeśli mamy wadę genetyczną czy skłonność do choroby, to prędzej czy później się one ujawnią i na przykład zniszczą nam życie. Prowadzi to do bardzo wielu tragedii lub dramatycznych decyzji, jak choćby najsławniejsza chyba, bo aktorki Angeliny Jolie, tudzież Jolie, która profilaktycznie i nie będąc chora, zdecydowała się na mastektomię tylko dlatego, że w badaniu wyszło jej, że ma wadę genetyczną podnoszącą ryzyko raka piersi. A gdyby pani Angelina znała wyniki badań z zakresu epigenetyki i nie uwierzyła tak bardzo genetykom, to zapewne mogłaby się cieszyć tak pięknym biustem, jak i pełnią zdrowia. Tego się już niestety nie dowiemy, ale za to mogę Wam opowiedzieć, co ta epigenetyka odkryła i wciąż odkrywa i dlaczego to jest takie ważne. Tak w ogromnym skrócie, w takiej pigule, to właściwie to jest to samo, co fizyka kwantowa. Czyli, że to Twoje myśli, emocje, świadomość i to, jak widzisz świat, czyli Twoje przekonania, są naprawdę tym, co determinuje Twoje życie, i również Twoją biologię, a nawet Twoje otoczenie. Wcale nie żadne geny. Dr Bruce Lipton, znany biolog komórkowy z Uniwersytetu Medycznego w Wisconsin, już w latach 70. wykonał pierwsze badania, które to pokazywały. Ale wtedy świat nauki był w fazie fascynacji genetyką i zwyczajnie nikt nie chciał słuchać młodego badacza, którego eksperymenty podważały coś, czym jarał się wtedy cały świat. Dlatego Lipton prowadził swoje badania po cichu i poza głównym nurtem nauki. Jego historia jest generalnie bardzo ciekawa, więc na pewno zrobimy odcinek o tym człowieku w naszej serii Poznaj naszych nauczycieli. Dzisiaj jednak skupię się na jego eksperymentach i odkryciach, do jakich doprowadziły. Otóż Bruce Lipton w latach 70. usunął jądro z komórki. Jest to proces zwany zarodkowaniem i nie mam bladego pojęcia, na czym polega, ale ważne jest to, że w jądrze komórki jest zawarte prawie całe DNA, czyli właśnie geny. No i Lipton odkrył, że jak usunie to jądro, czyli też geny z komórki, to ta zamiast umrzeć, wciąż żyła i do tego wykazywała wiele różnych złożonych zachowań czy tam funkcji. Wybaczcie, ale nie jestem naukowcem, więc tłumaczę to po prostu tak, jak sam rozumiem. I ten eksperyment pokazał, że wiara genetyków w to, że geny kontrolują wszystkie aspekty życia komórki i są czymś w rodzaju jej mózgu, była błędna. Lipton zafascynowany badał więc dalej, wciąż pracując na Uniwersytecie Medycznym w Wisconsin. Zajmował się tam badaniami komórek macierzystych, czyli takich, jakby to powiedzieć, podstawowych czy pierwotnych komórek, takich cegiełek, które potrafią się same mnożyć i jednocześnie zmieniać w inne komórki i dzięki temu mogą budować dowolne tkanki. No więc Lipton klonował te komórki w takich specjalnych szalkach Petriego. To są po prostu sterylne naczynia laboratoryjne w kształcie coś jak odwrócona pokrywka od słoika. Do tej szalki nalewa się jakiegoś specjalnego płynu, który ma symulować płyny nasze ustrojowe, no i tam wpuszcza się komórkę.
Ta komórka się rozmnaża przez podział, tak jak wszystkie chyba komórki, więc z tej pierwszej zrobiły się dwie, potem cztery, osiem, no i tak dalej, aż do setek tysięcy. Wszystkie te komórki były identyczne genetycznie, ponieważ pochodziły z tej jednej bazowej pierwszej komórki. To ważne, ponieważ potem dr Lipton podzielił te wszystkie identyczne komórki na kilka grup i każdą z nich wsadził do osobnej szalki. W każdej z tych szalek odrobinę zmienił skład tego płynu, który miał symulować środowisko, czyli wnętrze naszego ciała. I tutaj nastąpiła bardzo ciekawa rzecz, bo te komórki macierzyste w każdym z tych naczyń zaczęły zmieniać się w inne komórki. Nie wiem, jak to się nazywa, wykonawcze powiedzmy. Czyli w jednym naczyniu tworzyły komórki mięśniowe, w drugim powiedzmy kostne, a w jeszcze innym tłuszczowe, czy jakie tam jeszcze mamy. Ten eksperyment pokazał więc, że rozwój komórek oraz ich przeznaczenie nie zależy od genów, bo te przecież wszystkie były identyczne. Różnicą był skład medium tego płynu w szalkach, czyli środowisko. Zatem to środowisko kontroluje ekspresję genów, a nie same geny. Dr. Lipton jeszcze wiele razy powtarzał to doświadczenie i to na wiele różnych sposobów, aby mieć pewność, że jest to zachowanie powtarzalne. No i kiedy już taką pewność nabył, to próbował dzielić się tym odkryciem z kolegami po fachu. Ale jak już mówiłem, został zignorowany, bo tamci byli wtedy na fali całego wow związanego z genetyką, no i nie przyjmowali niczego, co było sprzeczne z ich ówczesną ideologią. Niestety przez to wykonywali swoje badania z klapkami na oczach, tak dobierając metodologię, aby wyniki były zgodne z oczekiwaniami. To niestety w ogóle jest coraz częstsza praktyka w świecie nauki, który został skomercjalizowany, no i wyniki badań są zbyt często generowane pod oczekiwania sponsora, zamiast rzetelnego i szerokiego badania danego tematu. Wracając do Liptona, prowadził swoje badania po cichu i musiał poczekać jakieś 30 kilka lat, aby świat nauki w końcu szerzej zainteresował się jego odkryciami. A te są znamienne, bo całkowicie zaprzeczają idei, że jesteśmy niewolnikami własnych genów, czyli tak naprawdę ofiarami tego, co dziedziczymy. Zatem jeśli całe pokolenia w mojej rodzinie chorowały na jakąś chorobę, to nie dlatego, że tak mamy zapisane w genach, tylko dlatego, że po pierwsze mieli takie przekonania, po drugie takie samo środowisko i nastawienie. A skoro wiemy już, jak faktycznie działają geny i że reagują na sygnały środowiskowe organizmu, a my przecież to środowisko możemy świadomie zmieniać, to okazuje się, że to my jesteśmy panami naszych genów, a nie odwrotnie. Zatem jeśli zmienisz swoje przekonania, postawę wobec życia, nabyte schematy, sposób myślenia, odczuwane emocje, no czyli mówiąc ogólnie swoją osobowość, to te zmiany doprowadzą do zmiany chemii w twojej krwi, w organizmie, czyli właśnie środowiska genów. I w ten sposób masz realny i bardzo silny wpływ na swój organizm, a co za tym idzie na całe życie. Zdaje się, że gdzieś to już mówiłem, prawda? No właśnie. Cały czas o tym mówię, bo to jest to samo, co odkrywa przed nami fizyka kwantowa, o czym mówi prawo rezonansu, o czym opowiada Eckhart Tolle, co potwierdza praktycznie każda nauka związana z rozwojem duchowym, osobistym czy też świadomości. Czyli, że to ty i tylko ty masz wpływ na swoje życie i możesz je dowolnie kreować. Wystarczy tylko mieć wiedzę jak i narzędzia do robienia tego. A to wszystko dajemy ci my oraz setki innych osób, które już same doświadczyły tego cudu, który jak się okazuje wcale nie jest cudem, tylko po prostu sposobem, w jaki działa wszechświat. I choć wciąż jeszcze pewnie szalenie mało wiemy na ten temat, to skoro tak ograniczona wiedza potrafiła tak wiele zmienić w naszym życiu, to tym bardziej chcemy się tym dzielić. Bo życie bez stresu, strachu i tej całej szarpaniny, którą mieliśmy kiedyś, to zupełnie inna bajka. Bajka to zdecydowanie dobre słowo. Wracając do genów. Wychodzi na to, że są one tylko jakimś takim planem, szkicem, zawierającym instrukcje dla organizmu, jak tworzyć białka, z których zbudowane jest nasze ciało. I te białka, na podstawie planów genetycznych, dają nam konkretne cechy fizyczne, które faktycznie są jakoś tam zafiksowane. Poza tym jednak, geny głównie tworzą jakby części do naszego organizmu. Ale jak te części się ze sobą łączą, jak działają, jak wzajemnie tam ze sobą współpracują, to już zależy od naszych myśli, przekonań, wiary, sposobu mówienia, nabytych programów, ilości stresu, no i chyba przede wszystkim proporcji między emocjami negatywnymi a pozytywnymi. Zatem raz jeszcze powtórzę, żeby to wybrzmiało. Zmieniając swoje myśli, emocje oraz działania, możesz zmieniać nie tylko swoje życie, ale również biologię.
Epigenetyka twierdzi, że tylko mniej niż 1% chorób ma podłoże genetyczne. A i tak nie znaczy to, że zachorujesz, o ile nie nabierzesz przekonania, że tak właśnie musi być. Co więcej, pozostałe 99% chorób jest prawie wyłącznie spowodowane sposobem, w jaki prowadzimy nasze życie, w jaki o nim myślimy, czujemy. I to wszystko wpływa na chemię naszego organizmu. Ta zaś jest odczytywana przez geny jako środowisko i realnie wpływa na to, co się dzieje z naszym organizmem. Można zatem śmiało powiedzieć, że przyczyną większości chorób ludzkości jest szeroko rozumiany stres, bo w nim zawierają się i go tworzą właściwie wszystkie nasze negatywne myśli, emocje, zachowania itd. I to właśnie stres prowadzi do zmiany naszej równowagi genowej. To stres może spowodować, że normalny gen zamieni się w gen raka lub jakiejś innej choroby. I mając taką świadomość, znacznie łatwiej jest zrozumieć fenomen efektu placebo. I zamiast szukać lekarstw w przemyśle farmaceutycznym, który jest biznesem i nie opłaca mu się nas wyleczyć, to zdajmy sobie sprawę, że najsilniejszym lekarstwem albo trucizną jest nasze własne życie. To jak żyjemy, jak reagujemy na otoczenie, jakie mamy przekonania, jak traktujemy siebie oraz innych, o czym myślimy, co czujemy itd. A kiedy to zrozumiesz i uwierzysz, to możesz zmienić wszystko w swoim życiu. Począwszy od biologii, po całe swoje otoczenie, a w efekcie nasz wspólny świat. Każdy z nas buduje jego cząstkę i każdy z nas ma wpływ na to, w jakim świecie wszyscy żyjemy. Zastanów się więc, w jakim świecie chcesz żyć i zacznij go budować od siebie, bo tylko tak możesz coś realnie zmienić. Żeby was jeszcze mocniej przekonać, opowiem wam o ciekawym eksperymencie, jaki prowadził kardiolog niejaki Dean Ornish na Uniwersytecie San Francisco. Otóż ten człowiek pracował z pacjentami cierpiącymi na raka prostaty. Podzielił ich na dwie grupy i jedna z nich otrzymywała takie konwencjonalne leki i typową, tradycyjną opiekę medyczną, natomiast druga nie zażywała żadnych leków, ale za to była na specjalnej diecie, miała zajęcia relaksacyjne, ćwiczyła techniki redukcji stresu, no i dużo medytowała. Cały eksperyment trwał przez 3 miesiące, po których, podobnie jak na początku, zrobiono wszystkim szczegółowe badania genetyczne. I okazało się, że w przeciwieństwie do leków, zmiana diety oraz stylu życia spowodowała zmianę ponad 500 różnych genów, w tym wiele z nich związanych właśnie z rakiem prostaty, na którego ci ludzie chorowali. Inne badania doktora Ornisha, który tak na marginesie był nawet osobistym lekarzem prezydenta Clintona, ponad wszelką wątpliwość udowodniły, że zmiany stylu, sposobu, trybu życia wpływają znacząco na nasze geny. I albo uaktywniają te z nich, które nas leczą i powstrzymują choroby, infekcje, wzmagają odporność itd., albo wyłączają inne, co z kolei zwiększa ryzyko nowotworów, chorób serca, zmniejsza odporność, czy wywołuje wszelkie inne schorzenia. Dr Ornish i jego badania potwierdzają również to, co od lat mówi dr Joe Dispenza, kolejny z naszych nauczycieli, czyli że odpowiednia zmiana życia oraz przekonań, sposobu myślenia i reagowania potrafi znacząco zwiększyć produkcję enzymu, który wydłuża nasze telomery, czyli takie końcówki chromosomów, które wpływają na długość naszego życia. Ciekawe, prawda? Pocieszające jest to, że stworzony przez doktora Ornisha program leczenia chorób przez zmianę stylu życia właśnie został kilka lat temu jako jedyny objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w USA, co daje nadzieję, że jednak coś się zmienia w medycynie i pomału dostrzega ona alternatywne sposoby. No albo plecy u Clintona zadziałały. Wróćmy jeszcze na chwilę do doktora Liptona. Ponieważ jego badania na Uniwersytecie Medycznym w Wisconsin spotkały się z odrzuceniem, a wręcz nawet wyśmiewaniem, no to w końcu wkurzył się, zwolnił się stamtąd i zaczął prowadzić te badania na własną rękę. A potem, w latach 90., w wyniku kilku ciekawych wydarzeń, dostał się na Uniwersytet Stanford. I tam, już z większym poparciem świata nauki, wgryzał się w temat genów jeszcze mocniej. Wtedy, tak naprawdę, dał podwaliny aktualnej epigenetyce. Wtedy też prowadził m.in. badania nad rakiem piersi i jego związkiem z genami. Uznał, że zbyt dużo kobiet zostało zaprogramowanych ograniczającym przekonaniem, że jeśli mają gen raka piersi, to na pewno go dostaną, przez co mnóstwo z nich niepotrzebnie cierpi. Mając więc już wiedzę ze swoich poprzednich badań, skupił się na tym konkretnym zestawie genów i odkrył, że nie ma genu, który faktycznie powodowałby raka.
Owszem, jest część genów, które są związane z tą chorobą, ale nie powodują jej bezpośrednio. Statystyki podają, że 50% kobiet, które mają gen BRCA, cokolwiek to znaczy, faktycznie choruje na raka. Ale Lipton zauważył, że cała medycyna i nauka skupia się tylko na tych 50%, które chorują. A nikt nie bada pozostałej połowy i nie sprawdza, dlaczego nie chorują. A to przecież powinno być ważniejsze. No więc dokładnie tym się zajął. I efekty jego badań, wywiadu z kobietami, którym w badaniu wyszedł ten gen BRCA, ale nie zachorowały, po raz kolejny potwierdziły teorię, że to nie geny decydują, tylko nasze podejście i sposób życia. Wszyscy znamy efekt placebo, ale znacznie mniej popularny jest efekt nocebo. A on, podobnie jak placebo, jest coraz lepiej zbadany i udowodniony, a polega dokładnie na odwrotności placebo. W placebo zdrowiejesz bez leków, bo wierzysz, że tabletka z cukrem albo jakimś neutralnym wypełniaczem jest cudownym lekiem. W nocebo chorujesz, ponieważ wierzysz, że musisz zachorować, bo na przykład właśnie masz jakiś tam gen albo predyspozycję. Czy nawet w bardziej prozaicznej sytuacji, jeśli wierzysz, że się rozchorujesz, jak zmarzniesz. Albo zjesz coś po terminie i uświadomisz sobie to już po zjedzeniu. Wtedy mnóstwo ludzi faktycznie doświadcza objawów zatrucia, mimo że większość produktów nadaje się wciąż jeszcze do spożycia krótko po terminie. I takich przykładów można mnożyć, zwłaszcza na przykładzie dzieci, które okropnie programujemy. Nie siedź na zimnym, bo złapiesz wilka. Nie biegaj, bo się przewrócisz. Uważaj, bo spadniesz. Nie mów z pełną buzią, bo się zakrztusisz. Znacie to? Na pewno. Sami łapiemy się na tym, że czasami też tak do naszego malucha mówimy, a to przecież jest negatywne programowanie. Wpajanie ograniczających przekonań, które sterują naszym życiem i go kreują, tak naprawdę ograniczając. W chorobach i wielu innych przypadkach dochodzi do tego jeszcze strach, no bo jak dostajesz diagnozę typu rak, to trudno się nie przestraszyć. Właśnie przez te ograniczające przekonania. A znając już mechanizm, wiemy, że ten strach wygeneruje milion strasznych myśli, które uruchomią lawinę negatywnych emocji, a to wszystko spowoduje stan permanentnego stresu, który wrzuci nasz organizm w tryb ucieczki i walki, wybijając go z homeostazy. A tylko w homeostazie możemy się uzdrawiać. A zatem to strach, który wprowadza diagnoza, czy choćby świadomość posiadania jakiegoś genu, jest w rzeczywistości przyczyną choroby, a nie geny. Na szczęście, mając świadomość tego, możemy przejąć władzę nad własnym zdrowiem oraz życiem, no i dzięki temu przestać być ofiarami okoliczności i zacząć po prostu kreować życie tak, jak chcemy. I to nie czekając na jakiegoś takiego drastycznego kopa od życia czy kwantum. Bo niestety to właśnie tak, na razie, najwięcej ludzi się budzi. Czyli przez jakąś trudną chorobę, tragedię życiową, stratę kogoś bliskiego lub dowolny inny dramat. Ale dramat. A przecież skoro żyjemy w czasach tak świetnego i łatwego dostępu do wiedzy, możemy zacząć pracę nad sobą i zmianą własnej osobowości, nie czekając, aż coś okropnego się wydarzy i po prostu nie dopuszczając do tego. Każdy z nas ma ogromną moc, umiejętność kreowania oraz wielką, nazwijmy to, autosprawczość. Trzeba tylko po pierwsze się o tym dowiedzieć, po drugie uwierzyć, a po trzecie zacząć praktykować. Gorąco Was do tego namawiam. Podobnie jak do posłuchania pozostałych podcastów, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo na przykład zaczęliście od tego. Pomału kończąc, chciałbym jeszcze bardzo pokrótce opowiedzieć Wam historię Sylwii Pogorzelskiej, która jest żywym i bliskim nam, bo polskim przykładem, że to, o czym tutaj mówimy, działa. Historię Sylwii poznaliśmy dzięki niesamowitej Klaudii Pingot jakieś 2 lata temu. A niedawno mieliśmy również okazję i przyjemność poznać osobiście obie dziewczyny. Zresztą na evencie, który wspólnie organizowały. Sylwia, Klaudia, pozdrawiamy Was serdecznie i dziękujemy za wszystkie wspaniałe rzeczy, jakie robicie. Sylwia obecnie jest nie tylko osobą aktywną medialnie, ale również autorką świetnej książki Jestem wdzięczna za raka oraz prezeską Stowarzyszenia Integralni w Zdrowiu, poprzez które fantastycznie wspiera osoby z problemami onkologicznymi. Do tego czyni wiele starań, aby generalnie zmienić stan i formę polskiej onkologii. Brawo, Sylwia. Ale tego wszystkiego by nie było, ponieważ chyba jakoś w 2018 roku Sylwia otrzymała diagnozę raka piersi. I to nie byle jaką diagnozę, bo lekarze w swym bezgranicznym zadufaniu powiedzieli jej, że ma maksymalnie 1% szans na przeżycie. No i świat Sylwii się zatrzymał. Na szczęście tylko na chwilę.
bo potem zaczęła traktować chorobę jako wyzwanie, a nie wyrok. I zmieniła całkowicie swoje podejście nie tylko do choroby, ale i do życia. Przyjrzała się swojemu dotychczasowemu życiu, zweryfikowała swoje przekonania, zaczęła spełniać swoje marzenia, cieszyć się życiem, pokochała siebie i uwierzyła w swoją moc. A jakiś czas później zrobiła tym wszystkim zadufanym swej wiedzy lekarzom psikusa i całkowicie wyzdrowiała. Dzisiaj jest nie tylko w pełni zdrowa, ale jak sama o sobie mówi, stała się innym człowiekiem. Dosłownie, bo aby wyjść z choroby, musiała zmienić swoją osobowość, czyli właśnie ten zestaw naszych programów, doświadczeń, przekonań, sposobów myślenia i czucia, reakcji na otoczenie itd. To piękna historia i cudowny dowód na moc tkwiącą w każdym z nas. Bardzo polecamy Wam zapoznanie się ze wszystkim, co robi Sylwia oraz z jej książką. Dodatkowym atutem jest fakt, że dziewczyna ma wspaniały talent do opowiadania w sposób, który w jednej chwili chwyta za serce, wyciska łzy lub robi Wam z mózgu jesień średniowiecza, a za chwilę rozśmiesza do łez i rozluźnia wspaniale atmosferę. Namawiamy Sylwię na wywiad do naszego kanału, więc trzymajcie kciuki, bo jeśli się uda, to będzie z pewnością perełka i niezwykłe spotkanie. A na dzisiaj to już wszystko. Najważniejsze, co spróbuj zapamiętać z tego odcinka, to, że masz w sobie niesamowitą siłę i moc, która może nie potrafi dosłownie przenosić gór, ale potrafi tak zmieniać twoją rzeczywistość, że żadna góra ci nie stanie na drodze i nie trzeba jej będzie przenosić. Jak zwykle serdecznie Wam dziękujemy, że jesteście tutaj z nami, że chcecie się zmieniać, że pracujecie nad sobą i dzielicie się efektami tej pracy lub swoimi wątpliwościami czy pytaniami z nami, no i z całą społecznością, która nam też fajnie rośnie. To niezwykle budujące i motywujące. Podobnie jak kawy, które nam stawiacie coraz liczniej oraz zakupy naszego pakietu medytacji. A zwłaszcza jak potem piszecie, że to na Was działa, że się wspaniale relaksujecie albo że medytacje centrów energetycznych robią Wam dobrą robotę czy pomagają wychodzić z trudnych sytuacji. To wprawdzie powiększa nasze ego, ale na szczęście równocześnie także serca, więc balans chyba jest zachowany. Nie przestawajcie więc komentować i się udzielać. Zostańcie z nami tutaj oraz na Facebooku, ale też zajrzyjcie na kanał Mediteusz, bo Paweł tam nieźle ostatnio szaleje i codziennie raniutko wrzuca dla Was dawkę pozytywnego codziennika motywacyjnego, aby umilić Wam początek dnia i pozytywnie nastroić na jego resztę. Super sprawa i sami słuchamy codziennie. Życzymy Wam wspaniałego nowego tygodnia, spektakularnych efektów w pracy nad sobą i poprawianiu życia. No i do zobaczenia za tydzień, a może wcześniej. Samych cudowności. Trzymajcie się.